mocna ekipa teraz. I lecimy razem. Mikołaj mówi, że mają też taką ulicę jak ja, Willy Boysu, jakąś prostą, nieuczęszczaną, także jedziemy tam i trochę poświrujemy. I potem lecimy na Wronki. Cała banda chłopaków z Poznania, poznańskie pyry. Z przodu, a teraz w prawo. No, ładnie ta WR-ka chodzi. Ładnie ją słychać. Już chyba wjeżdżamy na tą ulicę.
innym wydaniu. No, Willy Boyce w innym wydaniu. Elegancki tunel tu mamy. No elegancko. Tu ładną, prostą. Pięknie. Co się stało? Mięsień napiąłem. Mięsień. Ja jeszcze na tym później będę jeździł to. Poupalamy tu trochę i zaraz będziemy śmigać na wronki. Chłopaki szukają tu stopy do KTM-a, żeby podeprzeć do foty. Oj, i plecy mi odpadły. Gdzie? A, z tego. Ty, chyba będziesz musiał za nim stać, żeby to podpierać. Nie popsuj. Dobrze. No tyle koło góry. Kało? No, kurde, i o, właśnie. Wczoraj, to jest... wczoraj przy 110 mi siedzenie odpadło. Nie żartuj. No, i to po pol leciałem, leciał nie? Leciał polem 110 i tylko siedzenie tak. No, puszczam. Ale nie w tą stronę. No, idzie, trzyma się. No, ojeny. Zapomniałem dokręcić, nie? I przy 110 tak jakby stoję. O jacie. Grubo było. Dobra, dyjesz go tak nie... Nie chcę. Trzymasz. Yamaha WRC25 Black Ops. Kędziarz Cezary. No. No. I moja na końcu. Co robisz? No spróbuję trochę polatać. Co prawda jeżdżę kilka dni, staram się jeździć na kole, nie? No. Ja podobnie. Ale na trójce tam z 15 metrów już przejechałem. Ja nawet tak na dwójce jeszcze tam próbuję. Tak, ale, coś tam na trójce jest najlepiej. I z gazu daje radę wstawać. Na trójce najlepiej, no. Chyba, że on się trochę coś tam jeden rzemień. Gaźnik muszę wyregulować, bo trochę kilka bukoni odjęło. Dobra, właściciel jeździ. Tak jest. Tak jest. Nagrywacie cały czas? Jest, co wyłączyłem. Nie. Nie nagrywa się, weźmy. Latamy u chłopaków na Willy Boysów pod Poznaniem. KTM 400 i jazda na jednym kole. Ale to gada ty. No w końcu mu odkręcił. On już na drodze tam lata. Tak sprzęty nasze wyglądają. O kurde, no idzie mu, idzie. A ładnie idzie, nie? No. Drugi dzień, nie, kurde. Ferał 5 dni. Oj, się wypieprzy tu na tym, wiesz? Tak myślę. Tak? No. Akurat przestałem nagrywać. Aha. Rybka go dziabnęła. To niech środkiem jedzie. Cześć, muszę się gdzie indziej ustawić. Fajne miejsce tutaj mają. Wypieprzy się na tym garbie. Krzyknij mu, żeby środkiem jechał. Zaraz mu podpowiem. Ja mu podpowiem, jak ma zrobić, dobra? Ze sprzęgło. No. Mówiliśmy, ale on się boi. Czekaj. No, a wiesz co, a weź uspokój jazdę jak go na koło. No. Nie daj mu takich dużych obrotów i delikatnie tylko strzel. Ja nie strzelam ze strony, ja z gazu. No to weź mu ten. Tylko nie ze stojaka, nie? Bo ciebie tak dostanie takiej trakcji na tym. No, weź uspokój go i wtedy gaz przyłóż, bo ty za szybko jedziesz do tego, co chcesz zrobić. Aha. Za szybko. To musisz zwolnić, no. Właśnie, skąd my patrzyliśmy, to mniej więcej technika jazdy na gumie, nie?
No. Bo żeśmy oglądali twoje swojego intro, żeśmy wzięli właśnie, gdzie siedziałeś, właśnie w jakim właśnie tam odstępie, właśnie gdzieś tam na tyle gdzieś tutaj. A to już nieważne, gdzie siedzisz, nie? Tylko żebyś po prostu to ten moment, wiesz, tak raz strzał i. Ale jak spróbuj. Powiedzmy 3 dni nauki, to chyba nie jest najgorzej, nie? No nie jest, no. Jest dobrze. Ale masz ciepłą palę, masz dobrą praktykę. No to dawaj, środkiem, żebyś nie wywalił. Czyli na co, tu... wolniej? Woń trochę zwolni, jak drugi raz na gumę, to przyhamuj trochę i znowu. Dobra. Nie, tak 30 na godzinę? No, coś takiego, no. Na radę, podoła. Podoła. To samochód jedzie. No widzisz, posłuchał i już lepiej, bardzo, nie? Ale wyżej poszedł. W leku bawi i uczy. Tak jest. No i zobaczymy. Wykorzysta to na pewno. Przyhamuje. I teraz. Cyk. I przyhamuj. No ale wyżej poszedł. I dalej przede wszystkim. I dalej, no, dłużej. Enduro. To była największa. Ale jeszcze za szybko, wiesz, jeszcze zwolnić. No wiesz, on wyrywa po części ze stojącego, widziałeś, a on jest siedzącego wyrwać, nie? No. Cześć, wezmę go, zatrzymam. I powiedz mu, że jest siedzącego. Siedzącego i delikatnie sobie strzel. A może specjalista pokaże? Ale przyjechał. W tym ciuchu? No, spróbować przejechać. Ja wiem, w tym ciuchu? No ja jestem w tym. Ale ja nawet, ja wiem, no tu mam wszystko ciasne. No mogę niby spróbować, no ale to opina mnie ten kombik. Przecież się nie rozbiorę. Tak. Ale wiesz co, no daj, no przymierzę, to mi najwyżej dasz kask, weź telefon. Ładnie. Już, dobrze. Nie, bo jestem ciekawy, bo jestem na IP-ie. Ej, Piotr, weź tam Blackowi kask. Dobra, daj. Wyzwanie. W takim ciuchu. Ja pierdzielę. Nie. Dawid, nagrywanie wyłącz. Raz kliki. Guzikiem. Tu są, patrz, tak, w leku dwójki i patrz. On ci go wyrwie, tylko musi go wyczuć. On będzie wracał. O, nie. Ciężko. Dusi się. Ale nie było najgorzej, nie? No ładnie było. Człowieku, ty przejechałeś kurwa stamtąd, nie? Spod garbu? Przejechałeś do tych, kurwa, spod jadunku, przejechałeś do garbu. O, i mu dodał mu gazu. Ja mówię z góry, jestem amatorem, kilka dni się uczę, tak? Ale... No ja też jestem amatorem, ja tym bardziej. No, się kłócę. Rękawiczkę ci spadła. Nie, widzę. Czekaj. O, patrz. O. Oj, uważaj. Bez kasku. Oj, tu nagrywamy. Kurde, grzaj, bo szansą tu jest system. Ale nauka tam, no to lekiem to już jest coś. No. To już jest. Tak wiem, dla kubawi i uczy. Aha, patrz. Per. Może nie jest takie puste jak. No. Jak to był Willy Boys, tak? No. Ale. O, Willy Boys to jest ulica już taka, wiesz. Poszedł! No to jest Black Ops, chłopie, on to wiesz. I patrz, dodam mu gazu. Ty mu powiedziałeś, że linka mu ciągnie jak skręta. Tak, powiedziałem mu. On sam tutaj gazu, sam jedzie, ale no. No to jest Black Ops, no. O, patrz. On chwilę się przejdzie? On leci tutaj ładnie. Patrz. Jak strzelił. O, dodał, no. Jest, naprawdę, jest. A masz pajunka? O, fajnie.
Ej, on na ścigu jeszcze kiedyś latał, kurde, na gumie. Patrz. Ale gość. Profesjonalista. Niesamowite. Ej, jak Fejciec zobaczy tego, to on by powiedział, że nie wiedział, że on tak jeździ. Myśli, że ja nie wiem. Ej, moi myślą, że my jeździmy sobie spokojnie po no! Tak. To było z 60-70 metrów? Ile to było z 70 metrów? Coś takiego. Ale coś takiego, no. Bardzo ładnie piąt trzyma. No, Bleku, bardzo dobrze. Nie, no, umiejętności ma niesamowite. On ci zaraz pokaże, zaraz tobie powie, że ty wiesz, bo... Ej, on tobie będzie lat, on już z niego nie zsiądzie. Ej, bo to jest coś innego, nie? Pa. Igita. No. Pa. Mago. Ty, Piotrek, a ty za to możesz się pochwalić prędkością na kacie. Jak no. Cały ci drgał przy 120. Setkę, ja nawet nie przewróciłem. Pa, i do znaku. Widzisz to? 100 metrów chłop poszedł, ze 100 metrów poszedł. Ja przy setki nie przekraczałem i on już siłę łapał, więc... No. No bo to jest, wiesz, on nie ma opon, nie? To jest tyle rzeczy do wyregulowania w tym katalogu. Ale właśnie ty, dobrze masz na tych, bo Bleku nie lubi jeździć na slickach właśnie na kole. Właśnie najlepiej musisz iść na kostce i to na łysej kostce. O. I ten opon. Dobra, chodź no. O, jeszcze raz, kurde. Podziwiam umiejętności. Kurde, co to było? Mocne to było. Ej, ja sam nie wiedziałem, że tak to jeździ, nie? Tylko hamulec sobie zrób ten przedni, nie? Majster. Ten z tyłu? Co? Ale myślał, że tu kiepski, nie. Czy... No kiepski, on nie hamuje. Nie, to spowalnia, strasznie no, to ja muszę dużo przy nim zrobić. No, musisz. Ale... Nie, tak jest dobrze. Tak? No, zajebiście. Który bieg i trzeci? Nie wiem, zobacz jaki mam, zostawiłem ci na tym biegu. Dobrze. Chyba dwójka. Dwójka? Trójka jest za... No ale zobacz, weź, ale weź sprawdź, bo wiesz, bo miałem wyższy i okay. Słabo wchodził. No, ale czy ciepło stąd dałem, nie? Jest. Dwójka. Dwójka. No, dwójka. To spróbuj, Dawid. Dzień dobry. Tu jeszcze ładnie pojeżdżę, ale... Ładnie. Przy twoich umiejętnościach to no. Lepiej nie wsiadam. A wiesz, jakbym teraz jeszcze na trójkę przepiął, bo nie wiem jak masz skrzynię. No to jeszcze, to ja bym ci całą tą przeleciał. Dobrze się, to będę się nie odczepiło. Będę ale co, duszył się czy miałem, czy całkiem lekko? Nie, nie, nie znam tego motocykla, wiesz. No to uczyłem się, widzisz. Próbujesz Dawid, czy ja... Pamiętaj, na każdym motocyklu uczysz się od nowa na no tak, kole tak, latać. Tak, mogę, no. Może się przyjechać. Ale że się odważyłem w tych ciuchach? No. Jeszcze bez kasku. Jak bez kasku? Kto to widział? Nie. Dali się golnąć Blekowi KTM-em. Najlepszy KTM teraz na tym, pod Poznaniem. W Wielkopolsce. Najlepszy KTM w Wielkopolsce. A na Kujawsko-Pomorskim to Beta. Enduro. Tak jest. Ale teraz zobaczycie jak Beta wygląda z nowym siedziskiem od Szczepana z DS w tapicerni. Fajnie. Czad, nie widziałeś na ja Instagram? Tego, widziałem część nie, tam, ale nie? To o kurde. Wtedy to byśmy przyjechali była biała, a teraz masz oklejne. Nie, odcinek to dopiero to wleci z niej. Aha, to jeszcze. To nie, no co ty. Ale nie, no na becie nowe siedzisko. Nie, nie aha, nowe siedzisko. Nowe siedzisko. Nie, ale tak w ogóle bardzo, bardzo fajny sprzęt do jazdy na kole, no. Nie zakładaj opon Supermoto. Nie? A teraz co? Wyzwanie? Wyzwanie? Pobiję. Pobijesz boję, mnie? Ale w takim pionie mnie nie pobijesz. Nie, to już był. A to hardcore był, to? To już było wysoko. Wszystko jest nagrane od domu. Od... To aż się sam go wystraszyłem, też, ci powiem. Ja... Mówię, Jezu, co to robi? Ja nie wiedziałem, że tak może w ogóle jechać. No może, no. Kwestia umiejętności. A
Ale sam widziałeś, musiałem się po prostu poduczyć, nie? Sprzętu. To tak nie jest, że... O! Jak zachodzi, to wysoko. Wiesz, jak się rozwali, to ci kupi nowy. No tak, przecież. Z salonu. Nie, no CBR-ką jadę po prostu. Aha, no, czyli tak byś miał CBR-kę wtedy. A co jest ciekawe, to po tej swojej 50-ce, pierwszym moim motocyklem, czy następnym, właśnie był KTM, a później była WR-ka. A. Ja z 50-ki się przesiadłem na 400, a 400 na 125. No. Ale stało się tak, że dopiero teraz. Naśladuje Blacka. No. Naśladuje. A ten i co? Zadowoleni chłopacy, że no przyjechaliśmy, że byliśmy? Nie spodziewałeś się, nie? Nie, ja byłem w szoku, naprawdę. A mówiłem tobie przy Mikołaju, że ma zwolnić, a on przyspiesza. To jest kwestia. Tylko ja twoim strzelałem ze sprzęgła, nie? No to muszę też nie zacząć uczyć strzelać. Ucz się, bo ja naprawdę, bo to na enduro ci się przyda na wszystko. Bo wiesz, pod górkę strzelić sobie delikatnie, to wiesz, to ci się przyda. To nie zginie. Zwolnij. O, widzisz? Ojoj, za chwilę prosto mi podejdzie. No, będzie bolił. Lada moment będziemy się zawijać. Powiem ci jedno. Pierwszy w Szczecinie, tu jest lepsza ulica. Latań na gumie. Tu jest dużo lepsza ulica. No lepsza, bo jest prosta, wiesz? No, no. Nie zjeżdża ci na boki. No. Chcesz próbować teraz ty, Cezary? Na kole? Ja mogę się golnąć. Dawaj. Jadę nim już ktoś raz, a znowu mi się ręce trzęsą. No. Bo ja mówię, kurde, że przy nagrywce... A zaledwie 45 koni, nie? Ale to ubierz kas, bo on rwie. Dawid, ładnie szedłem do góry? Coraz lepiej ci idzie. Słuchaj, ja ci powiem tak szczerze, nie? No. I teraz Cezary, wyzwanie! Jazda na kole! Tylko żeby z jedynki nie walnął, nie? No. O, ja tam nie kuję. Ale się echo nie strasznie. Ale ty też miał super munciaka, wiesz? Tak? No. Tom, kusie 530. Zobacz. Ładnie. Też już idzie. Się nagrzał. A co? Ładnie tam i ten szło całkiem lit, nie? Jak tak... Tylko jak zwolniłeś za drugim razem. No. Bo ty nie zwalniałeś. To co mówiłem Mikołajowi, że ma zwolnić, to ty przyspieszałeś. No. Dawidowi. Przed samym tym musisz wolno się turlać. No. Daj buszko, to możesz. I wiesz co, sobie próbuj z tej dwójki nawet ty z tego gazu. Będzie zaraz. Jestem paperem. Ciekawe czy mnie pobije, co? W technice. Nie pobił mnie. Nie, no pion był wyższy, ale i tak dużo mnie. Nie prosi. Złapał tej pozycji jeszcze. Alfa, leci. Ale i sobie motocykl rower silnikiem, więc... Jednokierunkowa? No to jest jednokierunkowa. Nie, to jest montaż. To jest montaż. Tamtego tak naprawdę nie ma. Tak. Nie, na to nie patrz. Nie ma ograniczenia. Czekaj, ja mam markera, ja tam dorysuję. Weź tak bliżej go. Na ja sobie też. O kurde. O ja nie wiem. Czas tak kurde. To będzie przypał. Uciekamy. No ja. Powiedz jeden Black. Ale ładnie strzela, nie? Jeszcze tego akrapa założę i już. Coś tam leci. Głośniej niż wcześniej. No. To DBK wypluje. Wypluje? DBK? Uwaga, pany. Czekaj. Już patrzę jak wypluwa DB Killera. Dobra. Rób przejazd. Hey.
bez debekillera przejazd. Demonstration. Od razu to lepiej chodzi, nie? No. To po co mu ten debekiller? Ja się pytam. I co, Cezary, fajnie na kole? No, ci powiem, aż by się chciało wrócić teraz. Nie chciałeś już siadać z niego? No, bym jeździł, jeździł. Ja pierdzielę. To musisz kiedyś do mnie podjechać na Willy Boysów, to beton pośmigam. Na kole. Czekaj, jedzie, słyszę go. O, ja pierdziu. Ładnie poszedł. No, skubany. A to WR-ka. Słuchajcie, no to co, zwijamy się, pakujemy Mikołaj. To wiesz co, to wy już jedźcie. Ja bym spokojnie mogę być połowę wcześniej startować niż on i nie ma szans. Już lecicie. Odstawić motor. Idziemy odstawić KTM-a. Włączam kamerkę i lecimy. Lecimy z chłopakami, nie? Jedziemy na Wronki! Ale twoja mama mi dzwoni, Dawid. Kiedy? Twoja mama. Poszedł. Oj, gorąco dzisiaj, jany. Ale by wyrąbał, co? Na pobocze. Dawid musi tylko katalog. To by dopiero było. I będziemy jechać na te, na Wronki, nie? Ja sobie tylko tam zatankuję, nie? No, dobra. Ale byś tam zapakował. Gdzieże, na w pobocze. A, widziałem, nie, na spokojnie. Na spokojnie. To lecimy. Lecimy. Cezarego wzięło na jazdę na kole. Smarujemy. Dawać.